Tak, teraz będę odczytam regułkę i będę prosił o przegłosowanie. Będziemy głosować kandydaturę pana Mateusza Drącza. Radny dokonuje wyboru przez postawienie znaku X w kratce nad słowem za, jeżeli opowiada się za wyborem, w kratce nad słowem przeciw, opowiada się przeciw wyborowi. Głos uważa się za nieważny, jeżeli postawiono znak X na kratkach do głosowania jednocześnie w kratkach za i przeciw, lub postawiono więcej niż jeden znak X, który jest kratką. Głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru. Głos wstrzymujący, jeżeli nie postawiono znaków w żadnej z kratek. Panie Przewodniczący, dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę o procedurę. Proszę o podniesienie, kto jest za. Procedurą. Procedurą. Dziękuję bardzo, kto jest przeciw. Nie ma, kto się wstrzymał. No i ewentualnie. Rada przyjęła tę propozycję procedury głosowania. Czy jakieś pytania są do kandydata? Proszę bardzo, szukać pan tu. Tak, ja jako doszły student historii, ponieważ to jest SMS, byłem studentem historii. Jestem fascynatem historii i bardzo chętnie czytam wszystkie eseje Mateusza, które jest to na Wikupa, również w Gazecie Krakowskiej. Przyznam się, że bardzo kibicuję tej działalności. Może powinien dać książkę zawierającą te eseje. Mam nadzieję, że ta twoja pasja historyczna będzie miała jak największe przełożenie na... Tak, jak to jest mowa, bo ja tak jak mam dzisiaj... Mam nadzieję, że to nie miało przełożenie na zewnątrz, że też ta twoja pasja wykorzystywać zarząd do tego, żeby rozwijać swoją pasję. Ku dobro, swojego teraz tak. Panie Łukaszu, mam pytanie, jeśli kandydat się zgadza. Tak, kandydat wyraził zgodę i w międzyczasie, jak będziemy głosować, prosiłbym, aby Mateusz nie jest. Mateusz, będzie podał na wypowiedź wasza, czy nie? To było stwierdzenie. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie